Tym razem fryzjer zauważył rowerzystkę, która ma założone słuchawki. Dzień dobry. Muszę panią poznać, taka pani ładna jest. To przepraszam, ale się bardzo zmieni. W sekundę były złodziej ukradł dziewczynie torebkę z rowerowego koszyka. Pościg ofiary nie ma sensu. Pani się zatrzyma, on wróci. On wróci, pani się zatrzyma. Proszę panią, już zaraz wróci. Już wyjdziemy, praca. Oddaj. Przepraszamy bardzo. Pani zobaczy, co się nie stało. Sprawdzimy ten telefon, czy się nie stało. Jesteśmy w programie telewizyjnym złodzieje. Trzeba pilnować swoich rzeczy. Przepraszamy bardzo, bo sytuacja była dynamiczna. Czy potrzeba jest ratownika? Przede wszystkim o pani zdrowie nam chodzi w tym momencie. Trochę za bardzo dynamicznie sytuacja przebiegła, ale tego typu kradzieże się zdarzają. Wiem, uzmysłowiłam sobie to. No. Nie trzymamy w koszyku tak luźno rzeczy. Co możemy doradzić? Te słuchawki to mogą właśnie stanowić potencjalne narzędzie do tego, żeby odwrócić uwagę. Jedzie pani na rowerze, to też jest niebezpieczne, prawda, jak mam słuchawki. Ja cicho radia słuchałam. Tak jak pani... Działa, ja pani zerwałem te słuchawki. Tak. I chciałem zająć panią rozmową, ale tak. Pani już mi powiedziała, że pan się śpieszy, więc nie miałem... Dokładnie. Chciałem to szybko zrobić. Dobrze, no dziękuję panu, będzie to dla mnie lekcja na przyszłość. Przepraszamy bardzo. Przepraszamy, że tak to wyszło, ale... Fryzjer ukradł dziewczynie torebkę, w której był telefon i portfel. Po kilku minutach były złodziej typuje kolejną ofiarę. Tu zobacz, jakaś idzie, widzisz? No niech przejdzie, poczekaj. Fryzjer zdejmuje dziewczynie słuchawki. Co jest? Fanty przejmuje Elvis. Dziewczyna zaczyna ścigać byłego policjanta. Spokojnie, spokojnie, pani poczeka! Fryzjer chce uspokoić sytuację, ale się potyka. Akcję widzi przypadkowy mężczyzna, który wyciąga broń. Napastnik atakuje fryzjera od tyłu. Ej, ej, ej! Już! Panowie, spokój! Program telewizyjny Złodzieje! Spokój! Nieprzygotowanego na konfrontację fryzjera, pałką teleskopową zaatakował świadek całej sytuacji. Mężczyzna bez ostrzeżenia wymierzył 5 ciosów na plecy i głowę byłego złodzieja. Obrażenia, które otrzymał fryzjer, wykluczyły go z udziału w kolejnych zaplanowanych oszustwach. Po kilku godzinach specjalistycznych badań okazało się, że prowadzący nie musi być hospitalizowany. I opuścił szpital.